sponsorem programu są Militaria.pl. Mi cię informuję, że cię nagrywam. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, zaczynamy. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Dzisiaj wszystkim dobrze znany, oczywiście nasz przyjaciel, kolega, można powiedzieć redakcyjny, bo przecież ile już czasu współpracujemy, Marcin Gliwa. Witam cię serdecznie, Marcin. Witaj Mateuszu, witam państwa. A skoro Marcin, to oczywiście porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, a dzisiaj Marcin chciałem się skupić na jednym rejonie, o którym chyba w kontekście wojny na Ukrainie dzisiaj najgłośniej, czyli rejon Awdijówki. Co tam się dzieje i czy rzeczywiście potwierdzamy, że Rosjanie pomimo prób kontrofensywy, ataku ponieśli dość spore straty? Wiesz co, tak, wiesz co, możemy śmiało tutaj powiedzieć, że ten rejon w ostatnim okresie czasu był dość aktywnym rejonem. Powiedziałbym, że strona rosyjska i separatyści, szczególnie z dowództwa pierwszego korpusu donieckiego, tutaj zaplanowali, trzeba przyznać im, że dość dobrą ofensywę, dość dobre działania związane z tą ofensywą. Pojawiła się też informacja związana z pewnymi rzeczami, o czym będę mówił, bo tutaj wypowiedział się też dowódca ochotniczego batalionu Wostok, który no, musiał napisać, i to on nie jest jedyną osobą, która pisała o problemach tej ofensywy. Natomiast o co chodziło z tymi działaniami ofensywnymi? No, jeżeli popatrzymy na sam rejon tej mapy i że tak powiedzmy popatrzymy na rejon Awdijówki, no to mamy tam taki woreczek, który bardzo blisko wchodzi w rejon Doniecki, miasta Donieck, przepraszam. Natomiast z dwóch stron jest przeskrzydlony czy oskrzydlony przez stronę rosyjską i separatystów, i dowództwo tego korpusu ze wsparciem oczywiście sił rosyjskich postanowiło odizolować czy okrążyć to zgrupowanie ukraińskie w tym mieście, w tym rejonie Awdijówki. No, próbowano w 2014, 2015, 2022, no i te walki w tym rejonie trwały, postanowiono rzucić niemałe siły, bo naprawdę mamy dwa zgrupowania rosyjskie i separatystów. Nie wiem w sumie nawet jak rozmawiać, bo teoretycznie separatystów nie ma, tak? Zostali włączeni. No już nie. Zostali włączeni. Chociaż no, o dziwo na przykład struktura pierwszego korpusu jako wyższego związku taktycznego istnieje, tak? I mamy te brygady, one są czasem już zmienione, mają numerację rosyjskich formacji, natomiast taką formacją jest 114 Brygada, natomiast cały czas funkcjonuje pierwszy korpus doniecki, więc tutaj on jakby przejął tutaj dowodzenie na tym odcinku i on zaplanował tą operację. Operację, trzeba przyznać, jak na rosyjskie standardy, bardzo dobrze zaplanowali, koordynowane uderzenia od dwóch stron z wszystkimi sektorami, można powiedzieć, jak na rosyjskie możliwości, naprawdę to była dobrze zaplanowana operacja, natomiast no, na nią też przygotowywali się żołnierze ukraińscy i dowództwo ukraińskie, bo jak wiemy, strona ukraińska nie tylko sama pisała, że wie o takich przygotowaniach i pewnie będzie wiedziała i też wiedziała z jakiego rejonu, natomiast myślę, i to dzisiaj też przygotowałem do raportu na jutrzejszy dzień, że myślę, że nie do końca zdawała sobie sprawę z siły tego uderzenia i jak zawzięte będą te ataki, bo te ataki naprawdę były bardzo zawzięte, te ataki naprawdę pokazywały tą siłę, czy wolę ataku, wolę walki tego żołnierza rosyjskiego czy separatysty z Doniecka. Przez kilka dni mieliśmy naprawdę ciężkie walki, krwawe walki, te szturmy bez względu na straty w sprzęcie pancernym, w ciężkim sprzęcie i w ludziach naprawdę są po stronie rosyjskiej bardzo duże. Jarek Wolski mówił, czy pisał nawet o dwóch grupach batalionowych, a teraz podejrzewam, że nawet może do trzech lub nawet czterech, bo te ataki, one osłabły w ostatnich dwóch dniach, natomiast cały czas w rejonie Hałdy te ataki tam trwają, więc podejrzewam, że stepowe Hałda to jest odcinek północny i mamy tutaj odcinek południowy, miejscowość Sywierne i Tonkę, czy coś w tym rodzaju, jeżeli źle wypowiadam, to przepraszam, natomiast od południa tam było zdecydowanie gorzej dla Rosjan, te ataki od południa tam nie uzyskawały w ogóle żadnego postępu, co na kierunku północnym udało się, że tak powiem, podejść do nasypu,
uzyskać powodzenie, wgryźć się tam kilkaset metrów, natomiast na nic więcej nie pozwolono. Ściągnięto też posiłki z pododcinków, czy z pododcinka linii ATO, starej, dawnej linii ATO, operacji antyterrorystycznej. Natomiast mamy tam udział na przykład batalionu zmechanizowanego z pierwszej brygady pancernej, samodzielnej, tej elitarnej, chyba najbardziej elitarnej. Może się mylę, ale no, ja tam widziałem, mam też potwierdzenie w internecie, więc no, była, ale też było szereg innych jednostek, szczególnie jednostek specjalnych w tym rejonie ukraińskich. Mamy specjalny pułk policji z Kijowa, mamy trzeci pułk specjalny SOF-u, mamy jednostkę specjalną Omega, mamy 110. Brygadę, która broni tego rejonu całkowicie. Szereg jednostek łącznie z obroną terytorialną, bo 116. Brygada, 129. Brygada. Mamy dzisiaj potwierdzone informacje, się pojawiły, że ten rejon wspomagała też Brygada Prezydencka, drugi Batalion. Mamy też jednostki 53. Brygady, mamy jednostki 59. Brygady, które tam były. Także naprawdę szereg jednostek i w tym no, dodatkowej artylerii, która tam też się szybko znalazła. Jak widać, dowództwo ukraińskie reagowało bardzo szybko. Natomiast tutaj chciałbym wrócić do dowódcy batalionu ochotniczego Wostok, który w swoim komentarzu na Twitterze, przepraszam, na Telegramie, napisał o problemach. Te problemy już pojawiały się wcześniej, problemach z koordynacją, chociaż ta koordynacja wygląda na całkiem dobrze zgrane uderzenie od południa i północy. Natomiast on pisał o problemach z ogniem artylerii rosyjskiej, z ogniem kontrbateryjnym. On tutaj opisywał, że artyleria rosyjska działa z dużym opóźnieniem. Pisał, że ta walka kontrbateryjna jest nieefektywna, w ogóle nie ma skuteczności po stronie rosyjskiej. Pisał o problemach w komunikacji pomiędzy pułkiem, brygadą i wyższym dowództwem. Podejrzewam, że chodziło tutaj o dowództwo tego korpusu, bo to ono nadzorowało całą operacją. Pisał o problemach z koordynacją, co ciekawe, samych jednostek, o braku współdziałania pomiędzy pewnie jednostkami z różnych pododdziałów, bo jak wiemy, tam były też dwa pułki rosyjskie obrony terytorialnej, które tutaj zostały zaangażowane z mobikami, znaczy składające się z mobików, szczególnie w składzie 114 Brygady. I on pisał o braku takiej koordynacji pomiędzy tymi jednostkami, co może też świadczyć o problemach rosyjskiego, przepraszam, dowództwa i jednostek w szkoleniach. Jak wiemy, rosyjscy żołnierze są krótko szkoleni, co niektórzy, i szybko wysyłani na front. Więc tutaj jak najbardziej mogło dojść do takiej sytuacji, że on opisywał właśnie problemy pomiędzy koordynacją tymi jednostkami bardziej doświadczonymi separatystów i tymi z obrony terytorialnej, które tutaj były tym mięsem, które tak naprawdę miały wspomagać jednostki separatystów. Marcin, wytłumaczmy jeszcze naszym widzom, patrząc i obserwując Twój kanał, materiały wrzucane przez Ciebie na Twittera, czemu ten rejon jest tak ważny dla jednej i drugiej strony? Wiesz co, ja tu powiedziałem w ostatnim raporcie, że ten teren, przepraszam, ten rejon jest bardzo ważny dla jednej i dla drugiej strony. Dla strony ukraińskiej jest to rejon, dzięki któremu można mieć pod kontrolą sam rejon Doniecka. Chodzi mi o rejon miasta, bo miasto jest głównym węzłem zaopatrzeniowym. On jest, wiesz, położony tak blisko frontu, że naprawdę można powiedzieć, że on się styka o ten front, tak? Ale w mieście funkcjonuje cała logistyka. To jest główna baza zaopatrzeniowa dla wojsk separatystów i rosyjskich w tym rejonie. To tam dociera zaopatrzenie z Rosji. I to w tym mieście są składy. One są wykrywane dzięki właśnie, można powiedzieć, temu występowi w rejonie donieckim, bo jak wiemy, te drony też mają ograniczony zasięg i te drony nie latają, powiedzmy, na 50 kilometrów, ale powiedzmy mogą być tam, powiedzmy, do 15-20 kilometrów w zależności od dronu, tak? I też możliwości, i dlatego to jest też ważne, to jest też taki nacisk na stronę rosyjską, że ona musi pilnować tego Doniecka, bo strona ukraińska jest blisko, tak? Pamiętamy Wieśpiski i Wodinę, Opytne, to są miejscowości, które tak naprawdę leżą przy lotnisku, a jak pamiętamy, o lotnisko też walczono i to dość zaciekłe walki były. I dla strony rosyjskiej zniszczenie, znaczy okrążenie rejonu Awdiivki ma wielkie też znaczenie, bo po pierwsze tam samo ukształtowanie frontu daje im możliwość odniesienia sukcesu. Jeżeli udałoby się
tą operację zakończyć sukcesem, to dzisiaj to 8 czy 9, przepraszam, 9 kilometrów, jakie dzieli północne i południowe ramię, no mogłoby dzisiaj doprowadzić do okrążenia garnizonu w Awdijewce, no i szukania sukcesu, sukcesu tym bardziej potrzebnego, bo jak wiemy, od zdobycia Bachmutu Rosjanie naprawdę nie mogą się pochwalić zdobyciem niczego, zniszczeniem niczego, rozbiciem jednostek ukraińskich, więc oni potrzebują tak naprawdę sukcesu, oni potrzebują pokazać społeczeństwu, słuchajcie, my potrafimy walczyć, my możemy odnieść sukces, tak? Tam same ukształtowanie tego terenu może pomagać stronie rosyjskiej, ale też trzeba pamiętać, że strona ukraińska broni się na terenie umocnionym, naprawdę bardzo dobrze umocnionym. Pojawiały się takie informacje, że ten teren od 2014 roku po 2014-2015 był tak umacniany i to nie tylko fortyfikacje naziemne, ale też i wykorzystywano infrastrukturę podziemną, która tutaj umożliwia przenoszenie jednostek pomiędzy sektorami i podejrzewam, że tak to też jest rozwiązane tak naprawdę. Zastanawia mnie jedna rzecz. Gdybyś mógł nam o niej trochę powiedzieć, bo symbolem tych walk była ta zniszczona kolumna rosyjska. Z czego to wynika? Rosjanie rzeczywiście popełnili trochę błędy początkowe Ukraińców i gdzieś, te zdjęcia nie pokazują dość profesjonalnego podejścia chociażby do transportu sprzętu wojskowego. Wiesz co, ja myślę, że zniszczenie, mówisz o ukraińskich transportach, które były wykrywane. Wiesz co, to też świadczyło o tym, że strona rosyjska kładzie duży nacisk na rozpoznanie tego rejonu, działanie na zapleczu też frontu. Strona rosyjska próbowała ograniczyć możliwości logistyczne w tym rejonie, atakując transporty kolejowe, które docierały w miarę blisko frontu. To też świadczy o tym, że mają takie możliwości, że próbowali i udało się. Natomiast te przygotowania nie uszły uwadze dowództwu ukraińskiemu. Tak jak mówię, oni tutaj też te ataki na zaplecze też zapowiadały pewne działania rosyjskie w tym rejonie i no, myślę, że to też był taki dzwonek dla dowództwa ukraińskiego, że słuchajcie, no mamy tutaj zwiększoną aktywność, mamy ataki na zapleczu, więc trzeba się przygotować i no i tutaj ten wywiad, przecież pamiętajmy, że Ukraina korzysta też z wywiadu satelitarnego, który otrzymuje, tak, z różnych agencji i z różnych satelitów, więc podejrzewam i te filmy, które też się pojawiły, to też pokazywały, że te rosyjskie ataki, które ruszyły, że tak powiem, z pozycji wywiściowych, one były od razu wykrywane przez drony i od razu znajdowały się pod ogniem artylerii, więc można powiedzieć, że te kolumny, które ruszały, były już rozpoznane i już były namierzane przez artylerię, a na filmach widać, co się dzieje z tymi kolumnami, jak te ataki wyglądały, jak te kolumny były rozbijane za pomocą ognia artylerii i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że jedynym zaskoczeniem, jakie ja mogę powiedzieć, chociaż mogę się też mylić, dla strony ukraińskiej był nie tyle atak, co siła tego ataku i determinacja Rosjan do osiągnięcia sukcesu w tym rejonie. Okej, to zatem poruszyłeś bardzo ciekawą sprawę, więc o nią też dopytam, bo o niej też mówił kilkanaście dni temu u nas na kanale Maciek Korowaj, nasz wspólny przecież przyjaciel, którego pozdrawiamy. Jak z przewagą artyleryjską? Czy nadal Ukraińcy tą, którą wypracowali, utrzymują, czy tu już jednak się poziomy wyrównały? Wiesz co, nie. Jeżeli chodzi o skuteczność artylerii ukraińskiej, to dzięki lepszemu systemowi, lepszemu rozpoznaniu, jej efektywność jest zdecydowanie większa, mimo że jest mniej liczna tak naprawdę. Mówimy tutaj o systemach zachodniego typu. Mamy tutaj naprawdę świetne rozwiązania, one cały czas są ulepszane po stronie ukraińskiej. To też nie jest tak, że ktoś stoi w miejscu zadowolony, bo coś funkcjonuje faktycznie fajnie. Zawsze się szuka jeszcze lepszych rozwiązań, żeby to usprawnić. Natomiast sami tutaj też Rosjanie, tak jak powiedziałem, dowódca batalionu ochotniczego Wostok, no mają problem z artylerią. Chodzi o jej efektywność. Ona zawsze działała na zasadzie pokrycia danego sektoru poprzez ilość tych pocisków, które są wystrzeliwane. A jak wiemy, w ostatnim okresie sami Rosjanie twierdzili, że problem ukraińskiej artylerii odzwierciedla się tym, że jest ona nie dość, że lepsza, efektywniejsza, to się okazuje, że w ostatnim okresie czasu potrafi osiągnąć większą skuteczność oraz, że tak powiem, jakby to ująć,
ma możliwość zasypania pozycji wroga większą ilością amunicji, co do tej pory raczej była to dominacja strony rosyjskiej, że mogła wykorzystać większą ilość amunicji do przykrycia czy do ostrzelania jakiegoś sektoru. Marcin, rozmawiamy o Tyrelii i przy niej trochę jeszcze pozostaniemy, ale tym razem porozmawiajmy o rakietowym pewnym newsie, który się w ostatnich godzinach pojawił. Amerykańska prasa podała, że niewielka ilość pocisków dalekiego zasięgu trafiła w końcu na Ukrainę. Potem mamy informację o ataku na lotnisko i zniszczenie rosyjskich śmigłowców. Opowiesz nam trochę o tej akcji? Wiesz co, no, operacja była zaplanowana widocznie dużo wcześniej, bo dzisiaj się pojawiło też na Militarland i tutaj Tomek też dał informację bodajże o kryptonimie Ważka, jak się nie mylę, czy Dragonfly, i różne można to tłumaczyć. Natomiast okazuje się, że dzisiaj tak, nawet w sumie wieczorem już prezydent Zełenski potwierdził o wykorzystaniu ATACMS-ów ataku. Mamy tutaj wykorzystane ATACMS-y amerykańskie, które no, uderzyły, co ciekawe, w dwa ważne lotniska, nawet powiedziałbym, że Beredyansk ważniejszy niż sam Ługańsk, bo jeżeli chodzi o Ługańsk, to nie mamy takich pewnych informacji, natomiast jeżeli chodzi o Beredyansk, to wiemy konkretnie mniej więcej, ile zostało zniszczonych, mówi się o około 10 śmigłowcach. Mamy też. A to są śmigłowce różnego typu, tak? Wiesz co, tam się pojawiało K-52 i transportowe. Tak, piszą o transportowych, pisze o Mi oraz o K-52, szczególnie K-52 w rejonie Beredyańska. To są śmigłowce, które tak naprawdę były kluczowe w czerwcu, w lipcu. One cały czas są kluczowe, bo jak wiemy, strona ukraińska ponosiła straty z wykorzystania właśnie tych śmigłowców, które tutaj dość efektywnie działały na linii frontu podczas działań ofensywnych strony ukraińskiej w czerwcu. Wiemy, że zanotowały sukcesy te śmigłowce z wykorzystaniem bodajże pocisku Wichr, więc tutaj jak najbardziej zniszczenie nawet kilku sztuk i tak już coraz mniejszej ilości K-52 na froncie, bo jak wiemy przecież w ciągu tych 600 dni strona rosyjska poniosła straty w śmigłowcach i kolejne uszczuplanie jej potencjału bojowego w tej kategorii też jest dobrym symptomem i na rękę stronie ukraińskiej. Natomiast no ja myślę, że tutaj też da do myślenia na stronie rosyjskiej użycie samych ATACMS-ów, bo jak wiemy, zostały użyte ATACMS z głowicami kasetowymi na te lotniska 2. Tutaj te, oczywiście oprócz śmigłowców mamy potwierdzenie zniszczonych składów amunicji oraz bodajże pancyra jednego, więc do osłony tych lotnisk, ale to też daje do zrozumienia stronie rosyjskiej, że te lotniska w zasięgu są i trzeba będzie je odsunąć. Pojawiła się wieczorem informacja o tym, gdzie i co stacjonuje na Krymie, więc no, to jest taki sygnał dla strony rosyjskiej, który może tutaj dać im do zrozumienia, że trzeba będzie wycofać to lotnictwo, jeżeli nie chce się albo przybazować w inne miejsca, tylko słuchaj, no gdzie? Dzisiaj mamy rozpoznanie satelitarne, będziemy maskować, będziemy, no gdzieś on musi wylecieć, tak? No, to nie jest tak, że on sobie latuje i znika. To... Ja się, Marcin, zastanawiam teraz, tak wracając, gdzieś tam przechodząc w przeszłość, niedaleką przeszłość, czy my nie mieliśmy już takich ataków, mówię o tych atakach sił specjalnych, głównie na te systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, czy to nie jest jakieś potencjalne przygotowanie gruntu pod właśnie ataki tego typu amunicji? Jak najbardziej, wiesz co, no, wiesz, pojawiły się też zdjęcia z Harma, który gdzieś tam był wbity, więc podejrzewam, że strona ukraińska wykorzystywała też pociski radiolokacyjne, żeby tutaj niszczyć, przepraszam, radiolokacyjne, żeby pociski, które miały zakłócić czy zniszczyć nawet systemy radiolokacyjne rosyjskie. Natomiast to, co mówisz, jak najbardziej jest to efekt długofalowej, długiej operacji osłabiania potencjału przeciwlotniczego i radiolokacyjnego z sił Federacji Rosyjskiej. Jak wiemy, to osłabianie skutkowało tym, co się stało w dokach Sewastopolu. To też, wiesz, powoduje, że pewna rzecz, tak jak osłona antydostępowa, słabnie, tak? Mieliśmy przecież wykorzystanie znowu Bayraktarów, które no, były już dawno wycofane, no bo się okazało, że jednak Rosjanie są w stanie zabezpieczyć i one spadają, więc ich użycie świadczyło o tym, że jednak ta osłona jest słabsza, więc można je wykorzystać.
Ale tak jak mówisz, ja potwierdzam, że pewnie jest to zaplanowane na dłuższą metę, takie działania jednostek specjalnych. Pamiętajmy, że mamy przecież też działanie jednostek specjalnych na tyłach i takie informacje z Melitopola też się pojawiły, tak? Oczywiście, że tak. Marcin, na koniec wyjmujemy szklaną kulę, wiem, że ty tego nie lubisz, ale mamy połowę października, już się zaczął przynajmniej i w Moskwie i powoli na wschodzie Ukrainy zaczyna się sezon grzewczy. My już sami dostajemy informacje od naszych kolegów z prośbą o jakieś śpiwory. Jak przewidujesz najbliższe, no może nie miesiące, ale tygodnie, bo wiadomo, to co się dzieje teraz w Izraelu i w Palestynie troszeczkę gdzieś tam przysłoniło informacje z Ukrainy, ludzie się zaczęli mniej tym interesować. I pytanie, bo ja też patrząc, robiąc codzienną prasówkę, widzę jedno, mamy już mniej tych ataków rakietowych, dronów, czy tu jednak już Rosjanie znowu przygotowują się na zimę i na ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy? Wiesz co, no ja myślę, że tak, bo to dla nich, wiesz, dla nich ataki na infrastrukturę krytyczną to jest cios w społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo będzie zmęczone, to jest szansa, że jednak to społeczeństwo będzie się domagało jakiegoś spokoju, czy tam powiedzmy porozumienia z Rosją i pewnie na to też liczy Rosja. Możemy gdybać tak naprawdę, na co liczy Rosja. Ja myślę, że Rosja już pokazała, że dla niej cywile też są celem i mogą być celem. Natomiast spodziewałbym się ataków, tak, spodziewałbym się ataków tutaj na infrastrukturę z wykorzystaniem i pocisków manewrujących, i dronów Shahed 132 i 136. Także tutaj pełna gama różnych pocisków na tę infrastrukturę. W ostatnim okresie czasu, jak wiemy, przecież strona rosyjska atakowała szczególnie dronami Shahed tutaj i z marnym skutkiem. Mamy też zwiększenie siły obrony przeciwlotniczej. No to nie będzie na pewno ta sama zima, która rok temu. No myślę, że nie. Tak, no myślę, że też i Ukraina przygotowuje się do tego. Zresztą sam dowódca sił obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej powiedział, że siły obrony, ich wojska, którym podlegają, będą jednak koncentrowały się na ochronie sektorów kluczowych dla Ukrainy. Więc podejrzewam, że to nie tylko są zakłady energetyczne, czy tam powiedzmy stacje, natomiast też chodzi o wodociągi i inne rzeczy, które są kluczowe dla społeczeństwa i dla gospodarki też Ukrainy. To, co dzieje się na Ukrainie, możecie oczywiście śledzić na Wornewsie, na którego gorąco zapraszamy, a jeżeli interesuje Was typowo to, co się dzieje w kwestii wojskowości, dokładne dane i analizy frontu, odsyłamy do Marcina i na jego profil, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się Twoją ogromną wiedzą. Bardzo dziękuję, Mateuszu. Dziękuję Państwu. Nie będę mówił, że to nasza ostatnia rozmowa, bo przecież wiemy, że spotkamy się w przeciągu najbliższych kilkunastu dni ponownie na naszym kanale, więc zachęcam Państwa jeszcze raz do zasubskrybowania nas, zostawienia łapki w górę i polecamy również nasze poprzednie materiały. Dziękuję, Marcin. Dziękuję ślicznie. Sponsorem programu są Militaria.pl.